Ogromna absencja nauczycieli dotknęła suwalskie placówki oświatowe. Jak informuje Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta, ogółem w mieście na dzień 2 grudnia nieobecnych przy tablicach było 165 nauczycieli. To blisko 15% zatrudnionej kadry pedagogicznej. Absencja ma różne przyczyny. 27 osób jest na urlopach mających służyć po ratowaniu zdrowia. Nauczyciele mają takie uprawnienie, a przewidziany w karcie nauczyciela okres urlopu to jeden rok. 14 kolejnych nauczycieli przebywa w izolacji, ponieważ stwierdzono u nich zakażenie koronawirusem. Kolejnych 12 osób przebywa na kwarantannie. Największą liczbę nieobecności odnotowano w szkole podstawowej numer 10. Brakuje tu 24 nauczycieli. W Suwalskim Ośrodku Szkolno wychowawczym nieobecnych jest 19 osób i w zespole szkół numer 2 17 osób.